Dzień dobry, w czwartek. W dzisiejszym odcinku Na Poboczu porozmawiamy o nowym Audi A4, nowej Skodzie Kamiq, czy też nowym Volvo V40. Start! Dzisiejszy odcinek zaczynamy od wizualizacji nowego odświeżonego Audi A4, które już nieraz zostało przełapane podczas drogowych zimowych testów w pełnym kamuflażu. Jeśli oczekiwalibyście rewolucji stylistycznej, to się zawiedziecie. Choć nie wiemy, czy wśród Was znalazłaby się chociaż jedna osoba myśląca, że producent z Ingolstadt zbuduje w temacie aut spalinowych coś nieprawdopodobnego. Nowe A4 otrzyma nowy przedni pas z ostrzej zarysowanymi reflektorami. Z tyłu światła otrzymają zmienioną sygnaturę świetlną, znaną z nowego Audi A6 oraz A7. To, co ulegnie największej zmianie, to wnętrze i deska rozdzielcza, która teraz będzie przypominać tę we wspomnianych modelach, czyli będzie to projekt zapoczątkowany przez flagowe A8. Więcej ekranów i dotyku niż fizycznych przycisków. Nowe A4 będzie korzystać ze znanych jednostek napędowych o pojemności od 1,5 do 3,0. Po oficjalnym ogłoszeniu nazwy nowego miejskiego crossovera Skody Kamiq, czeski producent zaprezentował dwa szkice przedstawiające najnowszy model. Przedni pas jest zdominowany przez charakterystyczne dla marki szerokie reflektory wraz z światłami dziennymi oraz dużą atrapę chłodnicy. Opadająca delikatnie linia dachu w obrębie słupka B nadaje modelowi sportowy charakter. Przechodząc do tyłu, pomiędzy słupkami C znajdziemy tylne światła w kształcie litery C. Przypominamy, że samochód ma bazować na płycie podłogowej MQB A0, którą dzielić będzie z bliźniaczem konstrukcyjnie Seatem Arona oraz Volkswagenem T-Cross. Oprócz płyty podłogowej w nowym subkompaktowym crossoverze Skody znajdziemy również znane nam z innych modeli silniki napędzające w Kamiqu tylko i wyłącznie przednią oś. Skoda oficjalnie zaprezentuje samochód na zbliżających się targach w Genewie. Przyjrzyjcie się nowym zdjęciom zakamuflowanego Fiata Mobi w wariancie pick-up. Auto jest już produkowane w Ameryce Południowej jako 5-drzwiowy hatchback. Zdjęcia sugerują, że producent pracuje nad półciężarówką na bazie tego modelu. Auto wygląda na delikatnie dłuższe od standardowego wariantu, co też daje większą przestrzeń cargo za kabiną. Mała półciężarówka będzie używać odświeżonej płyty podłogowej z Fiata Fiorino, a pod maską znajdzie się m.in. silnik 1.4 4-cylindrowy 88 koni oraz 3-cylindrowy 1.3 109 koni. Jak już wiemy, pudełkowaty mały crossover od Mercedesa z dopiskiem GLB zostanie zaprezentowany w okolicach lata roku 2019. Dzisiaj możemy zaprezentować Wam zdjęcia przyłapanego w pełnym kamuflażu GLB w wariancie AMG. Wydaje się, że jest to Mercedes AMG GLB 35. Nie ma większego problemu z odnalezieniem różnic charakterystycznych dla AMG. Zaliczają się do nich nowe aluminiowe obręcze, masywne tarcze hamulcowe, agresywny pakiet stylistyczny obejmujący nowe zderzaki oraz atrapa chłodnicy Panamericana. Z tyłu widać wydeksygnowane AMG. Auto będzie dzielić wiele technicznych rozwiązań z A-klasą. Zostanie osadzone na platformie MFA2, a w gamie jednostek napędowych znajdą się silniki również z małego mieszczucha. GLB 35 powinien zaś otrzymać ten sam co A35 silnik o pojemności 2 litrów i mocy ponad 300 koni mechanicznych. Do tego 7-stopniowa automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia. Przyłapano podczas zimowych testów nowy elektryczny samochód od Volkswagena ukrywany pod karoserią Sportsvana. Nie wzbudza żadnych podejrzeń, prawda? Jeśli dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie delikatne zmiany świadczące o tym, że nie mamy do czynienia z normalnym spalinowym samochodem. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na zamkniętą atrapę chłodnicy oraz brak końcówki wydechu. Jest tu również zmieniony przedni zderzak oraz wyraźnie grubsza płyta podłogowa. To najprawdopodobniej model oparty o nową płytę MEB z pakietem baterii. Volkswagen planuje wprowadzenie w najbliższym czasie dwóch kompaktowych elektrycznych SUV-ów inspirowanych ID Cross. Pierwszy raz nowa platforma zostanie zastosowana w nowym hatchbacku ID Neo. Jakie są plany niemieckiej marki? Otóż do 2022 roku zamierza zaprezentować nie mniej niż 27 nowych elektrycznych modeli opartych o platformę MEB. Volvo pracuje obecnie nad następcą popularnego hatchbacka V40. Następny model ma być niestety wyżej zawieszonym crossoverem. Decyzja ta wynika z faktu, że klienci Volvo częściej decydują się na zakup SUV-ów z oferty. Szef Volvo na Europę twierdzi, że zastąpienie V40 wyżej osadzonym crossoverem umożliwi też w przyszłości zaadoptowanie do niego pakietu baterii. Zmiany pokazują, że nowe V40 w przyszłości przestanie rywalizować bezpośrednio z BMW serii 1, Mercedesem klasy A oraz Audi A3. Czy to dobre rozwiązanie? Sami nie wiemy. Nowa generacja miałaby zostać zbudowana na platformie CMA, którą dzielić będzie z nowym XC40. Samochód miałby z zewnątrz stanowić inspirację konceptu 40.2. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka Na Poboczu i do zobaczenia jutro o poranku do porannej kawy. A jak?